Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na koncercie zatytułowanym Muzyczne wspomnienia. Jan Kiechura, Marta Egert. W sobotę 16 lipca o godzinie 19 w sali balowej Starego Domu Zdrojowego odbył się pierwszy z koncertów zorganizowanych przez Fundację Pomocy Artystom Polskim Czardasz we współpracy z Urzędem Miasta Krynica-Zdrój. Podczas krynickiego koncertu wystąpili Ewa Warta-Śmietana-Sopran, Jolanta Kowalska-Sopran, Jakub Oczkowski-Tenor, Witold Wrona-Tenor. W programie znalazły się pieśni, arie i duety z repertuaru państwa Kiepurów. Przy fortepianie śpiewakom towarzyszyła profesor Małgorzata Wester. Koncert prowadził redaktor Jacek Chodorowski. Sobotni koncert cieszył się ogromnym powodzeniem, a publiczność nie pozwalała artystom zejść ze sceny, oklaskując i prosząc ich o kolejne bisy.